Witamy w Salonie Kociewskim. Czym jest Salon Kociewski? Salon Kociewski to miejsce, gdzie się spotykamy i rozmawiamy z ciekawymi ludźmi, takimi jak Ty. O, przez skromność nie zaprzeczę, Beata. Beata Krajnik, a mój gość to Grzegorz Kochański. Witamy serdecznie, zostańcie z nami. Powiemy, skąd się tutaj wziąłem, dlaczego kociewy mnie zachwyciło. I. Powiesz jeszcze wiele różnych ciekawych rzeczy. Tak, ale nie wiem, czy nam starczy czasu. Starczy, starczy damy radę. Zostańcie z nami. Grzesie, opowiedz nam, skąd wziąłeś się na kociebie? Jaka jest Twoja historia, że trafiłeś tu do nas? Pojawiłem się tutaj, bo taką okazję stworzyło mi radio Starogard. W którym pracuję. To nie jest jedyne radio, w którym działam, bo pierwsze radio tego samego właściciela było w Nysie. I choć jestem z Wrocławia, od pięciu lat jestem Nysańczykiem, bo oni się kłócili, czy są Nysanie, czy Nysianie. Więc Nysańczycy. A od y, półtora roku jestem też y, Kociewiakiem. Napływowym. Mhm. Ale dużo osób mówi mi: serio, pan nie jest z Kociewia? Ja mówię, już jestem. Jo, już jestem. Jo. Radio Starogard, jak działa, co możemy w nim usłyszeć, co tam się dzieje? Radio ogólnie zachwyca w jakiś sposób swoją prostotą, choć jest znane już od ponad 100 lat. Wystarczy mieć pomieszczenie, sprzęt i każdy, kto będzie w zasięgu technicznym, włącza sobie radio w domu, w kuchni, w aucie, w pracy i słucha. Więc nie potrzeba do tego internetu, jakiegoś specjalnego sprzętu, więc. Też wkraczam w taką twoją sferę intymności, bo pijesz sobie rano kawę i dzisiaj piłem kawę z kochańskim, na przykład sobie powiesz. więc jest to taka intymność, że jestem gdzieś tam blisko Ciebie. I choć mnie nie widzisz, to jest to właśnie taki teatr wyobraźni. W rady można sobie pozwolić, uważam na więcej, i rady nie jest tak nachalne jak telewizja. Zdecydowanie. Z mojej strony jest to łatwe. Podchodzę do mojego radyjka i włączam ciebie. A jak to wygląda z Twojej strony? Jak ty trafiasz do mojego radia, do mojego domu? A to musiałabyś akurat yy, yy, sprawdzić to na własnej skórze. I mam nadzieję, że po nagrywaniu salonu kociewskiego. Się pojawisz w studiu. Okej. Okay. Ja zawsze staram się wprowadzić atmosferę taką przyjazną, wyluzować gościa, bo to nie sztuka założyć komuś tak jak mi podczas pierwszego przesłuchania słuchawki na uszy i mówię przez godzinę coś tam. Słyszę każdy oddech, mnie to stresuje, irytuje, to bym mógł zrobić lepiej. Ówczesny szef powiedział beznadzieja: mówię, to, to, to źle. Gdybyś wczoraj przez telefon nie brzmiał 10 razy lepiej, to bym powiedział, żebyś nie przechodził. Przyjdź jutro rano, zobaczymy, co z tego będzie. Tak to wyglądało mniej więcej 10 lat temu, a jak wygląda teraz, to pewnie słuchacze doskonale wiedzą. I radio buduje fajnie społeczność, tę lokalną, bo nagle mówią uczniowie pewnej nauczycielki: słyszeliśmy Panią dzisiaj w radiu, szacun, mhm. fajnie, że Pani nas uczy, jest Pani sławna. Radio też działa bardzo szybko, bo w momencie kiedyś. Taka sytuacja no dość przykra, bo um, ktoś zginął gdzieś w Starogardzie i rzecznik policji poprosił mnie, by przekazać informację o objeździe. I mm -hmm. powiedział, że no, bardzo mi dziękuję, bo komunikat pojawił się dwa razy, a miasto się wyluzowało i można było przejechać. Nawet operator Jacek wtedy dojechał na czas. <grytanie> Jacek nasz operator, kamerzysta. Tak, <grytanie> no, niezawodny człowiek. E jak jesteś na Kociewiu tutaj mówisz, od półtorej roku, to co byś powiedział, co wyróżnia Kociewie na tle innych regionów? Chcesz wiedzieć, jak to się zaczęło w ogóle, jak ja tutaj przyjechałem? Ja też, oczywiście. Ja nigdy nie myślałem, że ja będę podróżował tak często pociągami, że dla mnie po prostu to jest już wszystko... Ja nawet wiem, jakie komunikaty będą ogłoszone w Intercity, a żeby tu dojechać, to tutaj fajnie jakbyś się wczuła w moją skórę. To znaczy? Podróż rozpoczynam z Nysy busem do Wrocławia. Ona trwa średnio półtorej godziny, 40 minut przez miasteczka, wioski, potem 40 minut przez autostradę, kwadrans przez Wrocław i potem w porywach mam godzinę albo półtorej do pociągu, który jedzie do Tczewa. I zawsze w Tczewie muszę błagać, Wy zatrzymajcie mi to bo przecież ono startuje w Tczewie. Raz zatrzymają, raz nie. I Przesiadam się i jestem. Więc moja podróż, która zaczyna się nie wiem, o godzinie 7.30, zakończy się finalnie koło godziny 17.00. I wyobraź sobie, że osoba, która ma ADHD, wszędzie jej pełno. Nie wchodź tu, nie dotykaj, nie włączaj. Ja sobie nic nie robię, jak ktoś mi tak mówi, więc za chwilę tutaj może być różnie. I ja muszę wytrzymać. Więc opanowałem pewną taką taktykę, że no podróż nie sprawia mi kłopotów. Często trafiam na samotny przedział, że mogę poczuć się komfortowo. Ale pierwsza podróż nie była wcale udana. Pierwsza podróż tutaj, tak, do Trzewa. Tak, wsiadłem do tego pociągu Polregio w Trzewie. I to był czas ten pandemii. Tak mówię, bo jeżeli ktoś mówi takie słowo, to już telewizory się wyłączą. Ja też bym już przełączył stację, jakby ktoś mnie katował takimi negatywnymi informacjami. Ja to też możesz spytać, jak ja pracowałem w tym czasie, ale to może w drugim odcinku. Pewnie. Jeden facet, ja wchodzę już taki zmęczony, bo to jest ostatnia prosta, jak to mówią, do Starogardu. Usiadłem obok gościa, położyłem to, bo on krzyczy na mnie, że ja wszystkich tutaj pozarażam, coś tam jeszcze, powiedziałem mu, żeby się zamknął, bo zaraz mu coś zrobię. Popatrzył na mnie, poszedł na tył pociągu. Pomijam, że Polregio jest zawsze zapchane po prostu. Mhm. Tam bardzo dużo osób wsiada w trzewie, wraca do pracy. Jak to mówią, potoki pasażerów uciekają gdzieś po drodze. Pisałem do Polregio: proszę, skomunikujcie to. Nie, bo to jest skomunikowane z pociągiem Gdynia Chelonia na przykład, więc. Dowiedziałem się mnóstwo ciekawych rzeczy, ale zachwycili mnie tu ludzie na Kociewiu. Powiedziałem, że zaczęło się to może tak mało przyjemnie, ale jak już wylądowałem, wszyscy byli dla mnie mili. Ja mówię, może jestem taki fajny, a może ktoś się mnie boi? Okazało się, że poznałem tutaj mnóstwo fantastycznych ludzi. I pisarzy, i osoby, które organizują różne sportowe akcje. No, bardziej zaangażowałem się na przykład w promocje, czy też wywiady z drużyną i tą całą otoczką Kociewskich Diabłów, niż na przykład ze Stalą Nysa, czyli siatkarzami w Nysie. Tam, w tym radiu w Nysie, głosowo nie pojawiam się tak często w ciągu dnia, już chyba od pół roku, chyba, że jest temat bardzo ważny, czyli kulejąca komunikacja miejska, można pomóc ludziom. O to chodzi, że to jest też fajne w mojej pracy, ale codziennie ktoś mi mówi, słyszałam Pana, super, że Pan tak mówi, albo mówię do córki, chodź, nie wchodź tam, tam jeżdżą auta i ktoś się zwraca mówi, to pan, fajnie, że mogę zobaczyć pana na żywo. To jest akurat miłe. Ja się tym nie hełpię, bo mam dystans do siebie. Albo ktoś mi mówi: O, super był ten program. Ja mówię, no Niekoniecznie. Średnio mi się podobał, stać mnie na więcej. No. Więc to jest najważniejsze, by mieć dystans do siebie, bo nikt cię lepiej nie oceni niż ty sama. Ale się zagalopowałeś. Tak. Chciałam wrócić troszeczkę do tego, do tego jednak kociewia. Jak postrzegasz właśnie nasz region? Mówiłeś, że, że ludzie są tutaj wspaniali, ale jesteś tutaj półtorej roku, większość życia spędziłeś jednak e, poza naszym regionem. Dokładnie we doróż? Wrocławiu, no najwięcej. No Wrocław, no duże miasto. U nas jednak te, te miasteczka są takie, jak Dorota Piechowska pięknie powiedziała, senne i prowincjonalne. Jak je postrzegasz? Widzisz no dla mnie akurat jest tutaj. Y bardzo szybkie tempo życia, bo jak pojawiam się w ciągu tygodnia, jeszcze nie dojechałem, a już dzwoni do mnie na przykład Jacek, o pewnie jedziesz do nas, dzwonią kolejne osoby, możemy się jakoś spotkać i umówić. I planuję, mówię jak dojadę to tworzę kalendarz i wszystko poplanuję. O to chodzi, że też każdy wyjazd jest inny, próbuję nowych rzeczy, małe miasta dają na pewno duże możliwości. Bo no chociażby wczoraj pierwszy raz jechałem na hulajnodze elektrycznej, myślałem, że jestem stary, że coś mi się stanie, mówię, że to jest trudne, a to jest proste, jak mówią, jak budowa cepa, bo masz dwa hamulce, mhm. ale masz też tutaj pod prawym kciukiem na rękojeści prędkość, ciągniesz prędkość, masz Ciu. i jesteś eko, bo jest to ekologiczne, elektryczne, więc... Mhm. I mówisz o hulajnogach, które od niedawna są na starogardzie? Tak, tak. Firma Tier wjechała właśnie do Starogardu mhm. i zrobiła takie hulajnogi. Czyli polecasz? Yy, polecam mimo wszystko <laughs> rower, uważam, że jest yy, lepszy może dla człowieka, bo więcej zależy od nas. A hulajnoga mimo wszystko bardzo oddaje yy, każdą nierówność terenu. Więc mhm. czułem się trochę taki wytrzepany, szczególnie na ulicach w rynku. Ale też bolały mi niektóre partie, nóg i plecy, czyli coś tam mimo wszystko półtorej godziny jazdy dało na tej hulej noce. W życiu chodzi o to, żeby próbować nowych rzeczy. O. Dobrze. Próbowanie nowych rzeczy jest chyba bardzo ważne w Twoim życiu, bo przed nagrywaniem opowiadałeś troszeczkę swojej historii, czego w życiu nie robiłeś, czego nie próbowałeś, gdzie nie pracowałeś. Opowiesz nam i naszym słuchaczom, naszym widzom jakieś ciekawe historie, jakieś Twoje ciekawe e, projekty, prace, jakieś seriale? Jakieś no, tego skutele. trochę akurat było. Mhm. We Wrocławiu kręcą sporo seriali, które no, może nie są jakościowo najwyższych lotów, choć są takie produkcje ze stałymi odbiorcami, które Przyciągają uwagę i da się to oglądać. Raz nawet kiedyś pamiętam, że odezwały się do mnie na Facebooku jakieś dziewczyny, które mieszkają w Czechach, i po prostu oglądały jakiś odcinek w telewizji i nie mogły uwierzyć, że tak dobry aktor tam się pojawił. Musiały wiedzieć, kto to jest. I znalazły mnie, napisały do mnie. Ja to czytałem dopiero chyba po czterech latach, bo to było w no, okay. inne, ale. <laughs> ale zostałeś doceniany jako tak. aktor również. Każdy może zagrać, zapewniam, to nie jest kwestia dla wybranych. Można spróbować zgłosić się na casting, odegrać jakąś rolę i potem. Mm, przed przystąpieniem do grania jest to wszystko układane. Więc jak tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o spięcie tego w całość, to tam wiesz, byłby make-up, co chwilę musiałbym się przebierać, bo są różne sceny w odwrotnej kolejności tu z matką, tu z ochroniarzem, tu z kimś tam i no, jeden, dwa dni takiego planu zdjęciowego. To jest dobre na jakiś czas, ale tak codziennie pracować bym raczej nie chciał. Czyli codziennie jednak, <coughs> przepraszam, na co dzień jednak wolisz radio. Tak, zdecydowanie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tak szybko? Tak szybko, z Tobą szybko, naprawdę czas mija. Dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy do Radia Sterogard i zapraszam na kolejną część naszej rozmowy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. 24 EUR. Zaplanuj z nami swoje wakacje.